Cześć, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o biszkoptach deserowych Savoiardi. Są to właśnie te biszkopty, które sobie tutaj widzicie. Jest to bardzo dobra przekąska, czy też przysmak, który sprawdza się właśnie bardzo dobrze w połączeniu na przykład z kawą czy herbatą, jako jakiś taki bardzo ciekawy deser, tak? Jeżeli gdzieś tam nie macie jakiegoś właśnie ciasta, no to tutaj do osłody popołudnia doskonale właśnie sprawdzą się takie biszkopty deserowe. No i tutaj, jak sami widzicie, mamy 200 gram biszkoptów. Tych biszkoptów jest generalnie dość sporo w tej cenie, bo jak widzicie, tutaj mamy takie dwa paski biszkoptów. Jeżeli chodzi natomiast o cenę tych biszkoptów deserowych, no to oscyluje ona gdzieś tam w okolicach 8 zł, a zatem mniej więcej w takiej cenie powinniście sobie takie biszkopty zakupić w sklepie online, czy też po prostu gdzieś tam w sklepie stacjonarnym. Tutaj już w zależności, gdzie takie biszkopty będziecie kupowali. Zanim sobie jeszcze rozpakujemy to pakowanie, czy też po prostu zobaczymy, jak te biszkopty wyglądają, jak smakują, no to jeszcze może sobie powiedzmy może co nieco na temat składników. No i tutaj, jak widzicie, jeżeli chodzi o składniki, mamy mąkę pszenną, cukier, jaja, substancje spulchniające, takie jak na przykład węglany sodu, mamy również węglany amonu, syrop glukozowy, mamy również naturalny aromat, no i sól. Tutaj też istotna informacja, o której trzeba wiedzieć, że właśnie produkt może zawierać mleko i soję. To bardzo ważna informacja, gdyby ktoś ewentualnie miał na przykład alergię na tego typu składniki. No i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o składniki. Natomiast jeżeli chodzi o wartość odżywczą, tutaj możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda na 100 gram produktu. No i jeżeli chodzi o wartość energetyczną, mamy 378 kalorii, tłuszczu 4 gramy, dalej węglowodanów dość sporo, w końcu są to biszkopty, a zatem mamy tutaj 77 gram. Dalej mamy jeszcze białko 9 gram i sól 0,3 gram. Tak to zatem wygląda, jeżeli chodzi o opakowanie. Natomiast jak to wygląda, jeżeli chodzi o smak? Tutaj ja generalnie mam też drugie opakowanie tych biszkoptów, które już wcześniej otworzyłem, spróbowałem, żeby też móc nieco wypowiedzieć się na temat tego produktu. No i może sobie właśnie rozpakujemy takie biszkopty. Tutaj one są pojedyncze, takie linie biszkoptów zapakowane są właśnie w takie opakowanie, dzięki czemu właśnie jeżeli nie macie ochoty zjeść za jednym razem po prostu wszystkich biszkoptów, to możecie sobie to właśnie tak podzielić na takie dwie części. A zatem rozpakuję sobie tutaj te biszkopty, pokażę wam, jak to wygląda w środku. No i przede wszystkim pokażę wam, jak to smakuje. Widzicie, tutaj dość łatwo to się wszystko otwiera. No i jeżeli sobie weźmiemy takiego biszkopta, no to pokażę wam, jak taki pojedynczy biszkopt wygląda. W ten sposób taki biszkopcik wygląda. Jak sami widzicie, dość apetyczny. Trochę tutaj tego cukru jest. Fajnie to wygląda, natomiast zobaczymy, jak to jeszcze smakuje. A zatem spróbuję sobie tego biszkopcika. No i udało mi się zjeść ten biszkopt. Powiem szczerze, że bardzo dobry smaku. Oczywiście jest on nieco słodki, lekko taki, bym powiedział, chrupiący, łatwo łamiący się, natomiast bardzo dobry w smaku. Myślę, że do herbaty, do kawy, jak znalazł, naprawdę mogę z czystym sumieniem polecić. Jeżeli chodzi o smak, bym powiedział 9,5 na 10. Bardzo fajny właśnie do jedzenia ten biszkopt. A zatem jeżeli macie ochotę na tego typu biszkopty deserowe, no to na pewno warto zainteresować się tym produktem. Przypominam, biszkopty deserowe Savoiardi, 200 gram opakowanie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy występują w jakichś mniejszych opakowaniach również, dlatego tutaj się właśnie na ten temat nie wypowiem. Natomiast ja właśnie sobie od czasu do czasu lubię tego typu biszkopty deserowe kupić w takim większym opakowaniu, to też na dłużej czasu oczywiście starcza. A zatem, tak jak powiedziałem wcześniej, polecam z czystym sumieniem ten produkt. Gdybyście mieli jakieś pytania, piszcie o nich w komentarzu. Jestem też ciekaw waszej opinii na temat tego produktu, dlatego koniecznie podzielcie się z nią w komentarzu, gdybyście oczywiście takową mieli.
A tymczasem to wszystko. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem. Dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.